M42-2547. EP07-355 z pociągiem TLK Lubomirski w relacji Kołobrzeg, Kraków Główny. Rusza z Gdańska Głównego. Ze względu na COVID. W zeszłym roku w Nowym Jorku. Parada Pułaskiego. To największe spotkanie Polonii amerykańskiej. Największe tamtejsze święto. Wspaniała nazwa, wspaniała tradycja. Do tego między innymi... Mówię tutaj o niezależnej, organizowanej przez opozycję demokratyczną obchodę 3 maja, 11 listopada, które odbywały się zawsze pod pomnikiem sowieckiego. To właśnie także trasa naszej parady, która prowadzi naszego króla Jana III Sowieckiego. Gdańszczan, wspólne zdjęcie przyjaciół z Ukrainy i Białorusi. I będziemy wspólnie przeżywać ten dzień 11 listopada. Idziemy, maszerujemy, radujemy się, pozdrawiamy i doceniamy naszą niepodległość. Cieszymy się z tego, że mamy wolny kraj. Cieszymy się i jednocześnie solidaryzujemy się z tymi, którzy o swój kraj muszą dopiero walczyć. Mówię oczywiście o Ukraińcach, którzy walczą w tej chwili i tego naszego wsparcia potrzebują. Te rodziny, te dzieci, te kobiety, bo przede wszystkim to są dzieci i kobiety, które są u nas w Polsce. Oni przekażą te wyrazy solidarności swoim bliskim, którzy zostali na Ukrainie. Pamiętajmy o nich i pamiętajmy także o wyrazach solidarności, życzenia, które z okazji 11 listopada, z okazji naszego święta przekazali Gdańskowi pani prezydent Aleksandrze Burkiewicz na jej ręce, ale... Ale okazuje się, że on ruszył, to potrzebny jest zbiorowy wysiłek nas wszystkich. I co się okazuje? Zbiorowy wysiłek nas wszystkich zakończył się sukcesem. Brawo pani prezydent! Brawo radni Gdańska! Uratowaliśmy pojazd marszałka. Marszałek jeszcze chwilę zostanie na trybunie, bo będzie witał z trybuny pod Urzędem Obywatelskim, będzie witał kolejne grupy rekonstrukcyjne, kolejne szkoły, licea, stowarzyszenia. Także pozostanie, żeby... Rekonstrukcja specjalnie przygotowana dla marszałka już wyruszyła, a tutaj widzimy kolejne grupy rekonstrukcyjne. No, można powiedzieć, że tradycja gdańskiej parady jest taka, że to jest tak zwana parada stojąca, bo ona się bardzo powoli porusza i tak jest co roku. A wiąże się to z tym, że jest tak was strasznie dużo. Myślę, że parada będzie miała ponad kilometr długości. Ciała czy nie, Leszku? Ciała. Proszę, kolejne samochody, zapraszamy, proszę nie stać. Jest uruchomiony.
przeszedł na Łotwę, 18 sierpnia powrócił do Polski przez Lipawę, Gdańsk i wziął udział w drugiej fazie bitwy pod Niemnem, nad Niemnem. Witamy też radnych gdańskich, serdecznie idą za naszymi rekonstruktorami 18 pułku. Na linii 112 do Przegaliny przez Sobieszewo. Na linii 178 do Olszynki-Niewki. Na linii 118 do Jeleniogórskiej. 27:39 na linii 189 do Maćkowów. 25:40 na linii Gajd wjeżdża na przystanek o 199 do Oliwy PKP, wjeżdża na przystanek Dworzec Główny PKP. Tutaj rusza 10:70 na szóstce do Elitkowa. 8:507 na linii 200 do Pruszcz Gdański, osiedle Wschód. Jedzie PKS Gdańsk. 70:14 na linii 854 do Buszkowych. Jedzie tramwaj zabytkowy na linii chyba 104, nie wiem, do Siedlec. 06:205 104 do Siedlec. Na linii 154 do Runi Górnej. 27:49 na linii 123 do Równej. towarowy, kontenery. Pociąg towarowy z kontenerami, z lokomotywą PCC. E186-242-4. Wjeżdża Pendolino do Gdyni Głównej. ED250-008 w relacji Gliwice Gdynia Główna. Rusza ED250-008 z pociągiem Express Intercity Premium relacji Gliwice Gdynia Główna. Pozdrawiam. Thank you.